Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam naszą autorkę. Dzisiaj spotkanie autorskie z panią Czaban Kryczką. Przypomnę, kto z Państwa nie zna, pani Renata urodziła się w Orzeszu, jest ekonomistką. Jak sama o sobie pisze, jest córką, siostrą, żoną, matką, domatorką. Uwielbia nałogowo czytać, nie doszła bibliotekarka, chociaż nadal zapraszamy do nas do biblioteki, fanka siatkówki. Ale co najważniejsze z naszej perspektywy, pani Renata Czaban-Kryczka to autorka powieści obyczajowych już dwóch, Paleta uczuć. To była pierwsza powieść. Spotkaliśmy się bodajże w 2019, rozmawialiśmy o tej książce. Teraz mamy książkę nową, ostatnie wydawnictwo, Paleta emocji. A więc witam ponownie pani Renato w trochę innej formie, wymuszonej obecną sytuacją nie tylko w kraju, ale na świecie. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to chciałbym zacząć od złożenia pani oraz wszystkim pani fankom i czytelniczkom życzeń z okazji Dnia Kobiet. Oby ta paleta uczuć, mamy namiętności, emocji, dostarczała tylko dobrych wrażeń i wspomnień, głębokich przeżyć i miłości, tej spełnionej bardziej lub mniej, tej wymarzonej, za którą tak tęsknią i gonią bohaterki pani książek. Życzę w imieniu wszystkich panów uczuć, emocji, o czym pewnie będziemy za chwilę rozmawiać, namiętności. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziękuję bardzo i witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapytam może na początek, co u pani słychać, jak się pani czuje, jak pani funkcjonuje w tym trochę nowym świecie? No, dziękuję. Jakoś do przodu wszystko idzie, żyjemy spokojnie, staramy się jak najmniej narażać na jakiekolwiek zarażenia, więc większość czasu spędzamy w domu, no wiadomo, wychodzi się w tych potrzebnych momentach, kiedy trzeba, lekarz, sklep czy tam praca, ale ogólnie no, jest to ciężkie życie, bo powiem szczerze, od pół roku nie widziałam mamy, tak? Rozmowy telefoniczne to nie wszystko, czas rzeczywiście tam można też zobaczyć się na kamerce, ale to nie wszystko, chciałoby się wyjść, przytulić i tak dalej. No jest to sytuacja niezbyt ciekawa, bo człowiek żyje w takim ciągłym jakby napięciu, brak tego kontaktu ze znajomymi, no wiadomo, no jest jeszcze jak ktoś ma fajną pracę, czy jeździ codziennie, czy tak, to mówię, to jest inaczej, ale ja akurat od jakiegoś czasu jestem w domu, więc to wszystko tak się zadomowiło po prostu. No jest nie jest ciężko, ale wiem, że ludzie, no bo wiadomo, że mają ciężej, ale czasami doskwiera to, że trzeba, że trzeba się tak ograniczać. Czy to ma wpływ na przykład na tworzenie, czy dzięki temu, że pani jest teraz powiedzmy więcej w domu, czy bardziej zamknięta, ma pani więcej czasu na pisanie książek? Wbrew pozorom nie. Tak się wydaje, ale tak, też oprócz mnie no, w domu są dzieci, więc trzeba też jakby, tak był ten czas, kiedy dzieci szły do szkoły, był spokój, cisza i można było wtedy sobie spokojnie przysiąść i popisać. Teraz jest cały czas ten ruch w domu i wieczorem czasami jest ta chwila, kiedy tak sobie mogę przysiąść i przy herbatce usiąść przed laptopem i napisać parę rozdziałów, ale ogólnie to... Ja nie mam jakiegoś takiego rytmu, że codziennie muszę pisać. Nie narzuciłam sobie jakiejś takiej dyscypliny, że codziennie ileś tam stron, ileś tam rozdziałów, tylko piszę wtedy, kiedy po prostu rzeczywiście mam tą chwilę, kiedy wiem, że nikt mi w tym czasie nie będzie przeszkadzał, mogę sobie przysiąść i spokojnie popisać. Dobrze, to jak rozmawiamy o książkach i pisaniu, to może porozmawiajmy przez chwilę o pani ostatniej powieści Paleta emocji. Rozumiem, że ta książka, o której mówimy, jest kontynuacją Palety uczuć w pierwszej książce. Tak. Spotykamy po raz kolejny Łucję, innych bohaterów pani pierwszej powieści. Jak zwykle targają nimi teraz przeróżne już nie uczucia, a emocje. To co nowego Łucji, Dominika czy Pauliny? Może pani tak troszeczkę powiedzieć, tylko nie za wiele, żeby zostawić coś też dla czytelników. Tak miałam jeszcze przejrzeć na nowo, sobie przypomnieć, co w której książce jest, bo już ja jakby teraz jestem w czwartej części, pracuję nad czwartą, trzecia jest wysłana do wydawcy, już niedawno miała premierę właśnie okładka, więc tak już trochę nie pamiętam, ale w każdym razie tak, Lucja ulega wypadkowi samochodowemu, tak, i pierwszy na miejscu wypadku pojawia się przejeżdżający przypadkiem policjant Bartosz, który no oczarowany jest dziewczyną niesamowicie i staje się jakby jej takim opiekunem. Także później mamy co? Mamy Paulinę i Adriana, o których
jakby związek się cały czas rozwija. U nich akurat w porządku wszystko się dzieje, nie ma jakichś takich większych problemów życiowych. Natomiast tam pojawiają się problemy u rodziców Adriana i Łucji, czyli u Renaty i Pawła jest niezawisna sąsiadka, która próbuje mącić w ich związku. Dlaczego to robi? Pewnie z czasem to wyjdzie. Na razie jest jakby tak, że Paweł przez nią trafia do szpitala i on jakby na nowo trochę pokłócone małżeństwo na nowo się godzi. Co jeszcze takiego ważnego jest w tej części? Jest tam też, pojawiają się nowe postaci, które albo zostaną trochę ich osoby rozwinięte, albo po prostu ich żywot w książce zostanie jakby ucięty. Jest czarny charakter w postaci Kamili, która dla której Dominik zostawił Łucję i później kończy się książka, no może nie będę mówiła jak się kończy, bo warto byłoby się samemu dowiedzieć, ale w każdym razie ta Kamila jest takim czarnym charakterem w tej drugiej części. Słyszę więcej, bardzo dużo emocji, dużo się dzieje. No, staram się, żeby tutaj trochę się więcej działo, bo tak jak niektóre osoby, recenzentki oceniające pierwszą powieść, tam troszkę mówiły, że trochę za mało dynamiki jest w książce, więc myślę, że tutaj dostarczyłam trochę więcej tych właśnie emocji. Jest tutaj, no bo jest i zazdrość, jest jakby szkodzenie sobie i tak dalej. No jest tutaj sporo takich właśnie różnych właśnie emocji. Jak napisała na przykład pani Joanna Tekieli, z którą ja prowadzimy taką znajomość, że tak powiem, poprzez Instagram. Ona z bardzo miłą chęcią zgodziła się przeczytać moją książkę jeszcze zanim ona się wydała i napisała krótko o niej, że daj się poprowadzić subtelnej opowieści o trudnych życiowych wyborach, popularnych ludzkich losach, poplątanych ludzkich losach, poznaj różne odcienie uczuć i przekonaj się, jak wielka jest potęgą miłość, zapraszam do świata, w którym królują wszystkie barwy emocji. No i właśnie tak tu mamy te różne barwy. Od smutku poprzez rozpacz, jest też, no wiadomo, jest też ten dalej wciągnięty wątek ojca Dominika, który jest chory i to, jak oni sobie próbują radzić z tą chorobą ojca. Myślę, że chyba później w dalszej tej części trzeciej chyba więcej się pojawia tego motywu, ale tutaj też o tym właśnie sporo chyba wspominam. Mamy paletę uczuć, mamy paletę emocji, mamy zapowiedzianą paletę namiętności, bo to jest książka, którą już pani napisała i już jest, rozumiem, tak. W składzie, tak? Wydawnictwo. Tak, znaczy tak, czekam teraz, powinna lada chwila do mnie wrócić z korektą już taką ostateczną i po prostu zatwierdzenie i myślę, że jak wydawnictwo obiecało, że jeszcze na wiosnę, no myślę, że taką późniejszą tą wiosnę, pewnie początek lata bardziej to będzie, bo ja wolę już teraz nie mówić konkretnie, że tego czy tego, bo ta poprzednia właśnie paleta emocji, jej premiera miała być w zeszłym roku bodajże 8 czerwca, a ukazała się książka dopiero na początku sierpnia, więc prawie te 2 miesiące się przesunęły. Fakt, że to było wtedy ten okres taki na początku epidemii i to wszyscy tak pozamykane i drukarnie i wszystko, więc to wszystko się tak przesunęło. Miejmy nadzieję, że teraz będzie okej, że w miarę tak się pojawi, jak jest w planach, także nie będzie trzeba znowu długo na nią czekać. Jak rozmawialiśmy o palecie emocji, to niech nam pani chociaż trochę zdradzi, co będzie w palecie namiętności, bo sam tytuł już skłania do tego, że chyba będzie jeszcze więcej ognia, tak? Być może, nie wiem. Tam jest, pojawia się taki nowy wątek, znaczy postać może nie nowa, natomiast jakby odegra większą rolę w tej trzeciej części. Jest to Marek, taki młody chłopak, który jest bardzo bliski właśnie rodzinie Orzechowskich. On tam z nimi uczył się z młodszymi dziećmi Renaty i Pawła w liceum. Później ten starszy syn Adrian jakby pomaga mu zaaklimatyzować się w Olsztynie, daje mu, opłaca mu mieszkanie, daje mu pracę w swojej firmie i ta postać troszeczkę zostanie tak jakby rozbudowana, czy może nie sama jego, ale jego rodziny. Poznamy jego rodzinę, jego mamę, tatę i rodzeństwo i też różne tam będą zawirowania właśnie w jego rodzinie. I na tym
No to będzie jakby taki główny motyw tej drugiej części. Oczywiście będą dalej, będzie Lucja, będzie Adrian, będzie Paulina. No i tak, ale on jakby będzie wiódł prym w tej trzeciej części, jego postać. Mamy uczucia, emocje, namiętności, to co będzie czwartym tytułem? Po jakie uczucia pani sięga teraz, pisząc kolejną powieść? Może pani chociaż zdradzić tytuł, w jaką stronę to poszło? Tytuł taki mam na razie w planach, jest to Paleta doznań, ale czy zostanie, czy nie, to jeszcze właśnie będę się zastanawiała tuż przed wysłaniem do wydawcy książki. Także na razie, znaczy teraz też wszystko będzie zależało od tego, jak książka się sprzedaje, czy będzie zainteresowanie. No wtedy wiadomo, że pokaże się wtedy czwarta. Jak nie, no to będę już później tylko miała ją po prostu dla siebie. Rozumiem, ale miejmy nadzieję, że... Widzę po okładkach, że przy palecie uczuć mieliśmy inne wydawnictwo i teraz tak. Przy palecie emocji mamy wydawnictwo Phoenix. Rozumiem, tak. Że zmieniła pani wydawnictwo i rozpoczęła pani współpracę z nowym wydawnictwem. Tak, z nowym wydawnictwem, tak. I jak to wygląda w ogóle na polskim rynku? Czy jest łatwo napisać powieść, łatwo złożyć powieść i znaleźć wydawnictwo, które tą książkę wydrukuje i później wypuści na rynek? Znaczy łatwo to nie można powiedzieć, bo i samo pisanie też nie jest łatwe, bo to jest dużo żmudna praca, dużo godzin spędzonych właśnie przy pisaniu, tworzenie zarysu, postaci i tak dalej, tego tematu. Często mi się zdarza, że mamy rozpisane mniej więcej, co z daną osobą się stanie, jak będzie przebiegała jej historia, ale w trakcie pisania ciach, ciach, ciach zupełnie wychodzi coś innego i trzeba jakby przebudować całą, może nie całą powieść, ale pewne wątki. Napisanie książki, no mówię, no jest to dosyć spora praca i tak dalej, wysłanie, no ja rozsyłałam do wielu wydawnictw pierwszą książkę. Właściwie wybór padł na to wydawnictwo Norys, tak, bo oni jako pierwsi się odezwali z wydaniem. I tak już człowiek później, aha, no to pewnie już nic może nie będzie, więc warto się może zatrzymać. No i tutaj pojechałam sobie do Gdyni, miałam okazję się przejechać, podpisać umowę, ale nie do końca byłam zadowolona ze współpracy z wydawnictwem. Praktycznie zero promocji. Oni mają swoich takich stałych już autorów, którzy wydają po kilka książek, prawda? Te wydawnictwo takie tak zwane tradycyjne i takie starsze i on. I słabo inwestują w debiutantów. A tu niestety, jak nie ma marketingu, no to wiem, jaki jest rynek i ciężko coś sprzedać. No sama próbowałam to na stronie, na Facebooku czy na Instagramie, tam wstawiałam te swoje zdjęcia, opisy i tak dalej. Sama sobie załatwiłam tak zwanych tych promotorów książki, więc recenzentów, oni mi tam oceniali, wstawiali swoje recenzje i tak dalej. Były one później na różnych stronach związanych właśnie z czytaniem, z książkami były umieszczane. Więc w ten sposób krok po kroku pomału sobie budowałam nazwisko czy tam pozycję. Natomiast drugą jest o tyle było lepiej, że tutaj szefowa wydawnictwa zadzwoniła do mnie, jak przeczytała tylko książkę. No i tak się umówiłyśmy na taką współpracę i to jestem bardziej zadowolona, bo jest więcej tej może mogłoby być pewnie jeszcze więcej, ale to jest też młode wydawnictwo. Moja książka to była jedna chyba pierwsza czy jako druga wydana, więc to tak było, jeszcze też nie wiadomo było, jak to wszystko pójdzie i tak dalej, więc jakby i oni, i ja ponownie uczymy się na pewnych błędach i tak dalej. Teraz już mają coraz to nowe tytuły wychodzą, jest coraz więcej tego, także no i jest różnie. Warto mieć po prostu sobie wcześniej przygotować jakiś sposób i pomyśleć, jak by się chciało wydać tą książkę, gdzie chciałoby się. A przy pierwszej to jednak człowiek tak nie do końca jeszcze wie, nie wie, o co chodzi tak naprawdę. Niby wydawało mi się, że czytałam sporo, szukałam w internecie jakieś informacje o wydawnictwach czy coś, no ale nie zawsze to, co jest napisane, nie zawsze później w praktyce ma swoje odbicie. Ale z tym wydaniem, no mówię, różnie to jest, no ale warto próbować i warto wysyłać do różnych wydawnictw, nie tylko tradycyjnych, ale również tych takich usługowych tak zwanych, gdzie no czasami trzeba zapłacić za pierwsze wydanie, za debiut, tak? Ale mówię, te wydawnictwa przynajmniej zapewniają jakiś chociaż namiastkę tego marketingu. Natomiast w takim dużym wydawnictwie wydać debiutancką książkę jest ciężko. To już
Teraz mówimy o trzeciej książce, więc już nie takie debiuty, już powoli pani nazwisko zaczyna dobrze funkcjonować na tym literackim rynku, szczególnie w tej branży. A gdyby pani miała się tak troszeczkę zaszufladkować i wsadzić w jakąś taką szufladkę książek czy rodzaju powieści, których pani pisze, to co by to było? Jakby pani miała to określić? Jakbym miała to określić? No bardziej tak mi się wydaje, że obyczajowe, bo też poruszające takie sprawy ludzkie, takie życie codzienne jest w nich. Może czasami ktoś tam kiedyś mi napisał, że troszkę przesadzam, że takich rozmów się nie prowadzi w rodzinie. A ja mówię, dlaczego nie? U mnie na przykład my rozmawiamy bardzo dużo. Siadamy, wspólne posiłki jemy, przynajmniej jeden to obowiązkowo, tak? Ale zdarza się, że i dwa, czy nawet trzy nieraz wspólnie przy stole i rozmowa jest, tak? Z dziećmi rozmawiamy. Także wiele rzeczy, to jest niby fikcja literacka, prawda? Ale wiele rzeczy wydarzyło się, czy w moim domu, czy gdzieś u kogoś bliskiego. To nie jest takie, że wzięte to jest po prostu gdzieś tam z kosmosu, tylko to jest po prostu życie i jak to się mówi, tak, że życie najlepsze pisze scenariusze, tak i tutaj. Pewnie, że dodane są pewne fragmenty, tak, czy jakieś tam elementy takiego troszeczkę może ubarwienia, nie wiem. Zarzucono mi, że na przykład jest za bardzo wygładzona, za delikatna, no nie wiem, zdarza mi się przekląć, mówię, że nie, ale jakoś mi nie idzie to, żebym miała pisać, tak, przekleństwa tam i tak dalej, jedno za drugim, ale chociaż wydaje mi się, że chyba już w tej emocji trochę jest tam, jest takie momenty, że trochę tam ktoś tam coś przeklina, w trzeciej chyba jeszcze więcej się zdarza, ale to nie chodzi o to, że ja chcę, tylko taka sytuacja nastąpiła, tak, nastąpił taki moment, że nie to, że specjalnie gdzieś tam wciskam te przekleństwa, żeby się facetom spodobało, nie, żeby mieli co przeczytać, bo tak mój wujek powiedział, no ładnie, ładnie, ale choć brakowało mi tego mięska, no więc dostał w drugiej części, nie wiem, czy teraz mu wystarczyło, czy nie, bo jeszcze nie rozmawiałam. Natomiast ja jestem romantyczką, mimo że stąpam dosyć twardo po ziemi, ale i dla mnie takie, czasami to mam wrażenie, że chciałabym, żeby też coś trochę... co jest dobre, ale żeby mogło być jeszcze lepsze, prawda? I być może troszkę rzeczywiście jest w niektórych książkach, w niektórych tam momentach jest troszeczkę tego słodzenia, że tak powiem, jak to mówi młodzież, ale staram się to wyrównywać innymi momentami. Tak, że chyba, żeby to było zrównoważone. Wspomniała pani tak o wujku, czyli o mężczyźnie, który czyta te książki, ale mam wrażenie, że raczej skierowane jest to do kobiet. Tak, do kobiet. To też jest pytanie, czy bardziej kobiety, czy mężczyźni, czy są mężczyźni, którzy czytają i lubią taką literaturę, dostaje pani od nich jakieś sygnały? To znaczy, tak, jest, bo nieraz czy pod zdjęciami danej mojej książki, jak co już tam stawiam, wpisują się, że fajna, super książka, czy coś jest. Są sygnały takie. No bardziej to wiem, że dużo z mojej rodziny wujków przeczytało, czy to, żeby tak. I na przykład mam wujka, który on czyta naprawdę dużo i takiej literatury światowej, ale... I mówił mi wprost, w pierwszej mu nie pasowało to i to. Druga już jest okej. W trzeciej też naniosłam jego jakby takie uwagi, więc mam nadzieję, że jak przeczyta trzecią, że mu się spodoba jeszcze bardziej. No wiem, że to w rodzinie to różnie, bo mogą, no nie każdy chce urazić, czy powie, czy tamto, ale mówię, dużo osób, dużo recenzji pojawiło się książki i w miarę jest pozytywnie oceniana. Jest na przykład czy w różnych takich księgarniach też internetowych, jak jest sprzedaż. Później na dole są tam różne te oceny, prawda? No to ostatnio właśnie też tak przeglądałam sobie, żeby tak sobie posprawdzać, czy coś nowego się pojawiło, czy coś, no to mówię, że dostaję na przykład maksymalnych punktów, 5/5, czy tam 4/5, ale to już naprawdę są dosyć wysokie noty. Czy nam lubimy czytać, mam dużo fajnych recenzji, oczywiście zdarza się, że wpadła jedna słaba, tak, która oczywiście dużo później zaniża, ale zdarza się, ale każdy ma inny gust, tak, każdemu może się podobać coś innego. Ja to przyjmuję na klatę, jak to się mówi, to, że ktoś mi napisze, że to było coś tam nie tak, czy nie tak, ja nie mam z tym problemu, nie odpisuję zaraz agresywnie do danej osoby, tylko dziękuję za uwagi, postaram się w następnej to wykorzystać, bo nie podoba mi się na przykład, jak wiele autorek, również takich już bardzo znanych, które powydawały po 20 książek i mają czasami pretensje do tych nowych, to bo jakby teraz taki modny motyw stał się mafii, prawda? Dużo tych książek mafijnych o tematyce różnej,
No oczywiście, każdy ma prawo polubić i to, i to, i taki gatunek, i taki, ale mam wrażenie, że czasami są zazdrosne o te młode autorki, które piszą tych mafijnych książek, sporo ostatnio się pokazuje, i one jakby zabierają im klientów i mają pretensje, i później oceniają je negatywnie pod ich postami czy coś. To na przykład mi się bardzo nie podoba. I mogę mieć swoje zdanie, prawda, o książce danej, ale staram się też tego nie... komuś nie mówić, no bo mówię, każdy ma prawo, bardzo mi się podoba, nie podoba mi się, mam wybór, tak, czytam albo nie czytam, także to jest takie na tej zasadzie u mnie. A Pani ulubione gatunki literackie, bo teraz wspomniała Pani przez chwilę o kryminale, więc może czemu nie, chciałaby Pani kiedyś spróbować swoich sił na przykład w jakimś kryminale? No jakby się zdarzył jakiś policjant, który, znajomy policjant, który mógłby trochę opowiedzieć o tym świadku od początku, tak? I znaczy od podstaw, jak to przebiega, sprawa i tak dalej, ale myślę, że kryminał to ciężko napisać, bo tu trzeba mieć, intryga przede wszystkim musi być, prawda? I na przykład będzie w czwartej części, którą teraz piszę, utkwiłam w takim ciężkim momencie, bo na przykład pojawia się motyw handlu ludźmi. Więc też pisałam akcję odbicia dziewczyny i trochę taka to była scena trochę emocjonalna, nie wiem jak to wyjdzie ogólnie, dla mnie taka jest, jak czytam to mam jak dreszcze, ale jest, ciężka była mi przebrnąć przez nią. Najpierw, znaczy mam brata w policji, nie zawsze on jest dostępny i z nim trochę rozmawiałam, dzwoniłam do niego, bo tam najpierw trochę w internecie poszperałam o różnych tak właśnie o współpracy z Interpolem, no i tak dalej sobie tam podpowiedział mi to, tamto, ja tam sobie wcześniej znalazłam, jaki później artykuł można postawić i tak, no mówię, no wcześniej trzeba po prostu sobie trochę przygotować materiału, ale też miałam w planach trochę inaczej sprawę poprowadzić, wyszło co innego, więc tak mówię, no pisze, a później w głowie coś tam się innego, jakieś inne obrazy pokazują, więc przepraszam, przerzucam je wtedy na ten, ale czy być może wrócę do tego pomysłu pierwszego, nie? Ale zobaczę, jak pójdzie mi dalej. Tylko mówię, chwilowo utknęłam i muszę tak sobie przemyśleć tę sprawę, jak poprowadzić, jak wyjść z tego wszystkiego dalej i wrócić do tej miłej atmosfery po prostu. Czyli ważne są też inspiracje, tak? Ta wiedza, którą Pani gdzieś tam nabywa w ciągu życia, dnia, czy w rozmowie z ludźmi, żeby to przenosić też na literaturę. To w przypadku Pani jakie to są inspiracje? Jeżeli chodzi o na przykład lekturę literatury, jeżeli to są powieści obyczajowe, to Pani o kiedyś o ulubionych książkach już rozmawialiśmy, ale może pojawiły się jakieś nowe inspiracje? No, ja mam... Oj... Książek to mam dużo i dużo, i tak jak wcześniej wspomniałam, sobie gdzieś tutaj wynotowałam, żeby tak nie pomylić, czy nazwisk, czy to jest dużo tych autorek. Nie czytam tylko polskich autorek, czytam również zagraniczne i nawet czasami, znaczy mam ileś tam nazwisk tych autorów i po prostu ich już sobie kupuję. I te nazwiska powtarzają się, bo jakbym zaczęła coś nowego, to zabrakłoby mi półek w domu. Już po prostu mam wszystkie regały zajęte, nie mam gdzie co, już do mamy odwożę te, które już są przeczytane i bo mam też takie książki, do których lubię wracać, a niektóre przeczytam raz i wystarczy, prawda? I więc sobie pakuję, później do mamy wywożę i jest tych autorów sporo, ale ja na przykład uwielbiam książki, to też bardziej jeśli chodzi, to są bardziej książki właśnie obyczajowe. Romans obyczajowa i tak dalej. Jest na przykład Samantha Young. No, uwielbiam jej książki. Jej pierwsza seria, która działa się w Dublinie, była rewelacyjna. Kolejne też są niezłe, ale zawsze jakoś mam wrażenie, że te pierwsze mi się najbardziej podobają od danego autora. Później mam, co mam, tak zerkam tutaj, bo akurat tu stoją książki. Jest tego, co możemy jeszcze powiedzieć. Teraz ostatnio też właśnie czytam jedną z serii mafijnych i tylko skupiłam się na jednej serii, nie kupuję więcej. To jest taka autorka Cora Ray, to jest, są złączeni z... Także to jest fajna dosyć seria, podoba mi się. Mimo, że nie bardzo za mafią przepadam, tym bardziej, że wiem, że to wyobrażenie tej mafii w tych książkach jest troszeczkę takie... Nie takie, jak być powinno, no bo w każdym też są oczywiście wielkie romanse i tak dalej. Oprócz tego trochę krwi też jest, ale to jest taka ugładzona wersja dla kobiet, że tak powiem.
Później co mamy jeszcze? Ale na przykład uwielbiam, jeśli chodzi o polskie autorki, Joannę Tekieli. Właśnie pani Joasia zresztą napisała dla mnie tam, jak to się mówi, blurba, tak, na książkę. Także bardzo lubię, fajne powieść. Nie mam jej najnowszej, jeszcze jej mam, ale mam natomiast pozostałe. No ja jestem wielką miłośniczką romansów historycznych. Uwielbiam je czytać. To jest najnowsza książka. Zresztą już tą serię dawno czytałam całą, tylko z wydawnictwa Amber mam, a to jest też znowu. Dzisiaj widziałam, się pojawi już kolejna zapowiedź. No i serial na Netflixie rewelacyjny, jak dla mnie, super, i obejrzałyśmy z córką go w 2 dni, bo my lubimy tą samą literaturę czytać. Paula oczywiście, ona więcej w zakresu tego, że studiuje języki, więc ona czyta dużo i po włosku, i po niemiecku, i po angielsku. Te same autorki, tylko w innych językach. I później możemy się troszkę ewentualnie powymieniać swoimi wrażeniami. No, także jest tego troszkę. Tak, teraz na gorąco nie mogę znaleźć gdzieś kartka mi. Teraz, które mam, ale jest tego, bo i z polskich autorek to mam Agatę Przybyłek, mam Krystynę Mirek, zresztą nawet 8 marca rok temu byłyśmy na spotkaniu z panią Krystyną Mirek i to było ostatnie właśnie spotkanie autorskie w naszej bibliotece, do której chodzimy. No Magdalena Witkiewicz, no i jest trochę tego, takich różnych książek, to akurat taka świąteczna opowieść. Także bo przed świętami, jak zawsze, to się dużo tytułów nowych pojawia, takich właśnie świątecznych. No, ale też czytam tego, bo inne książki, bo też czytałam Bondy. Tą akurat jeszcze nie, bo to niedawno dostałam, więc jeszcze nie czytałam, ale wcześniejsze książki Bondy mam przeczytane. Tak samo tej Katarzyna Puzyńska, tak? To, ta seria taka. Gdzie to? O Jezus. No, wypadło mi teraz z głowy, ale także jest tego trochę. Także staram się czytać dużo, bo to i odpoczywam przy czytaniu. Tak, i to jest taki moment, kiedy mogę sobie wieczorem położyć się z książką i uwielbiam najbardziej. I już jest taka cisza, a człowiek może poczytać sobie i jest tak fajnie. Świetnie, na pewno wykorzystam te lektury, te książki, które pani proponowała. Tak, polecam. W naszym top ten, żeby zaproponować też naszym czytelnikom w naszej bibliotece. A proszę mi powiedzieć, gdyby pani miała coś powiedzieć naszym czytelnikom tu z Orzysza i ludziom z Orzysza, bo rozumiem, że ze względu na sytuację obecną dawno pani Orzysza pewnie nie odwiedzała, tak? No nie byłam, ostatnio w sierpniu byłam, tak. Jak tęskni pani za tym miejscem, tęskni pani za Orzyszem? Pewnie, że tak. Ja uwielbiam przyjeżdżać. Znaczy, kiedyś to w ogóle bardzo często przyjeżdżałam, jeszcze jak była tylko córka starsza, to co rusz, na weekendy wsiadałam z nią w autobus i jechałam. No teraz jest nas trochę więcej, więc gorzej się wybrać. No a teraz wiadomo, no ten rok ostatni bardzo słabo, bo byłam tylko 2 razy, trochę w lipcu pojechaliśmy i później w sierpniu tak na kilka dni, żeby tak mamy nie narażać, bo no, człowiek czuł się dobrze, ale nigdy nic nie wiadomo, więc tak troszeczkę sobie, tu coś mi się, to chyba co? Już, przepraszam, bo coś tam się wyświetliło. Więc tak, no bardzo, ja uwielbiam, lubię, ja w ogóle lubię spacerować, a już po Orzeszu pochodzić, iść do lasu, nad jezioro. Same bycie, kąpiel mnie nie bardzo tak pociąga, tak? Ale lubię właśnie spacery. Pamiętam, że jeszcze jako nastolatka, to my z koleżankami sobie robiłyśmy takie spacery naokoło, tam za plażą, tą dziką, chodziło jezioro Orzesz, obchodziłyśmy, wychodziłyśmy w Wierzbinach, tak, tutaj sobie chodziłyśmy i tak dalej, to uwielbiałam zawsze spacerować i tak na łonie natury być, podziwiać, słuchać śpiewu ptaków, czy te zapachy wspaniałe z lasu i tak dalej, no naprawdę super. I za tym właśnie tęsknię najbardziej. Tak jak pisałam nieraz, czy tam jak nieraz jestem proszona o udzielanie wywiadów na różnych tych blogerskich stronach, więc czasami właśnie mówię, że tęsknię właśnie, pamiętam, bo jak żyła moja babcia, no to zawsze mówię, tak uwielbialiśmy przyjeżdżać u babci, to tam duży stół w kuchni, taki jeszcze po niemiecku, mocny, twardy i tam zawsze mnóstwo słoików, ogóreczki, papryka, no przetwory i te zapachy i babcia moja robiąca pączki na przykład na koniec karnawału, tych pączków setki i naprawdę to były pączki takie, które jeszcze po 3-4 dniach były wspaniałe do jedzenia i to takie się wspomina takie rzeczy, fajnie, nieraz dzieci same mnie proszą, weź coś, mamo poopowiada jak to było, czy w szkole, czy tak dalej. Pamiętam te czyny społeczne w szkole organizowane, kiedy wiosna się zbliżała, to szliśmy jak na...
teraz to tam drzewa są wycięte, jak się idzie na plażę, tak? Ale kiedyś to było tych drzew mnóstwo i tam taki parczek i tam sprzątaliśmy. No było fajnie, no takie, tu się za drzewo człowiek chował, to sobie uciekał gdzieś tam w krzaki sobie poleżeć, odpocząć, bo za dużo się namachał i takie to były fajne czasy. Mi się wydaje, że teraz dzieci tego nie mają i są inaczej wychowane, prawda? Większość, a zwłaszcza teraz w tych domach więcej siedzą, więcej przy tych komputerach, a to no nie jest to na pewno dobre. My nie mieliśmy tych możliwości od rana do nocy na dworzu, tak? Bardzo dobrze, tak. No i tylko było słychać, jak jeden rodzic wychodzi na balkon, nawołuje i się zaczynało od jednego i później kończyło się na którymś, tak każdy wołał do domu, żeby już w końcu wróciły te dzieciaki do domu, ale to były świetne lata i najwspanialsze, bardzo miło wspominam ten okres mojego pobytu w Orzeszu, no w sumie po 20 latach wyjechałam, no także a 20 lat już tu jestem w Warszawie, więc to też tak jest trochę no już niby, no chociaż więcej nawet niż w Warszawie, no bo już ponad 20, już nie będę mówić ile, ale już ponad, ale to były wspaniałe lata i wspaniałe, naprawdę się wspomina ten, pamiętam jak u nas na podwórku namioty rozbijaliśmy, takie duże te podwórko, rynek 6 tam, i tam w tych namiotach spaliśmy, kto teraz by dziecku pozwolił tak spać, prawda? Niebezpiecznie, a my spaliśmy i to całe lata nieraz i w nocy się wykradaliśmy na plażę, szliśmy się kąpać na przykład, tak, a rodzice nie wiedzieli, fajnie było. No, także takie taka, fajne wspomnienie. Taka paleta smaku, zapachu, taka paleta wspomnień, więc może tak. Następna powieść będzie poświęcona tym wspomnieniom. Także no, czekamy proszę. Gorąco też za panią tęsknimy, gorąco zapraszamy tutaj do nas, do Orzesza, może w maju już będzie można się ruszyć. Tak, może właśnie. Do nas na pewno przyjadę, na pewno odwiedzę państwa tam, bo jestem po prostu, widzę na zdjęciach, to wszystko pięknie wygląda. No czekamy i gorąco zapraszamy. Proszę Państwa, będziemy musieli już kończyć. Naszym gościem była pani Renata Czaban-Kryczka. Rozmawialiśmy o palecie, szeroko o palecie uczuć, emocji, namiętności, smaków, zapachów. Także czekamy na książki. Gorąco pozdrawiamy i mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy się w tych zupełnie innych, pięknych okolicznościach też przyrody. Także tak, dziękuję. Też mam taką nadzieję. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz wszystkim paniom w domu życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Pozdrawiamy gorąco. Ja również dołączam się do życzeń. Biblioteki Polany Kultury. Miłego dnia życzymy i dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.